Prawie rok trwały rozmowy z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. i gminą Kazimierz Biskupi mające na celu uregulowanie stanu prawnego istniejących obiektów drogowych, będących własnością spółki, a zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy. W trakcie rozmów ustalono m.in., że kopalnia pokryje w całości remont drogi Nieświastów-Komorowo w kwocie 359 160 zł. Na odcinku 800 metrów poszerzono istniejącą drogę oraz położono nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Kazimierz Biskupi jest pierwszą gminą, która uregulowała z PAK KWB Konin stan prawny wszystkich obiektów drogowych. Wiemy wszyscy, że ten biznes związany z wydobyciem węgla produkcyjnego jest biznesem, który się powoli, niestety, ale się kończy. No, w kopalni mamy koncesję na złożu Tomiszewskie do 2030 roku. Jeżeli nie uzyskamy innej koncesji, to jest data krańcowa. Wydaje się, że dużo, ale te 10 lat to jest naprawdę bardzo krótki okres czasu. W związku z tym staramy się w tej chwili te wszystkie kwestie zobowiązań w stosunku do gmin realizować w tym takim niby długim, ale tak naprawdę niezbyt długim czasie. I gmina akurat jest przykładem, że to się da zrobić. Akurat ta droga, na której stoimy, była obiektem dyskusji pomiędzy gminą a zarządem kopalni przez szereg lat. Natomiast no, to jest pierwszy przykład, który mówi, że można, i to oczywiście dzięki współpracy z władzami gminy można ten temat rozwiązać. I rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, jest to pierwsza gmina, w której te wszystkie zobowiązania zostały uregulowane. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ze wszystkimi gminami w najbliższym czasie uregulujemy zobowiązania, bo to są zobowiązania różnego rodzaju. To są zobowiązania zarówno gmin w stosunku do spółki, ale też niestety spółki w stosunku do gmin. Jak podkreśla wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, rozmowy trochę trwały, ale najważniejsze w tym wszystkim było bezpieczeństwo mieszkańców. Ustaliliśmy tutaj ze spółką, z kopalnią węgla brunatnego Konin, przejęcie obiektów drogowych, które są ich własnością, a są zlokalizowane w granicach administracyjnych naszych gminy, i to się udało. Ten odcinek drogowy, na którym się znajdujemy, został całkowicie sfinansowany przez spółkę, przez kopalnię. Jest to odcinek o długości 800 metrów. Dla nas jest bardzo ważne komunikacyjnie z tego powodu, że łączy tą część gminy, która została przerwana w latach 90. 2000 przez działalność kopalni. Kluczowy obiekt drogowy dla gminy. Został wyremontowany ten stan, który tutaj teraz widzimy. Te drogi powstawały przy okazji wydobycia węgla. Pewnie wcześniej inaczej to załatwiano i pozostały te drogi na naszym stanie, natomiast generalnie one służyły od początku mieszkańcom tutaj, przynajmniej po zakończeniu tej naszej działalności na tym terenie. Także no to, co zrobiliśmy tutaj, dogadaliśmy się akurat z gminą Kazimierz Biskupi dzięki przychylności też wójta, bo nie ukrywam, że on jako były pracownik kopalni też na pewno znał te problemy lepiej niż pozostali wójtowie, ale mam nadzieję, że w pozostałych tego typu przypadkach też dojdziemy do takich porozumień. Zadowolenia z oddanej drogi nie kryli również sołtysi. To jest droga, która łączy no nie tylko nasze wspólne sołectwa Nieświastów i Komorowo, ale też jest łącznikiem, który ułatwia dojazd ludziom do pracy. To jest i powiat słupecki. Nawet rozmawiałam się z panią, która ma męża jeżdżącego do pracy w Budzisławiu, więc to jest po prostu sukces dla nas wszystkich. Nie tylko dla naszych sołectw, ale no i dla gminy, i dla gmin, które z nami sąsiadują. Mieszkańcy cierpliwie czekali, o dziwo, wykazali się wspaniałością, dlatego że no, liczyli na to, że efekt będzie taki, jaki dzisiaj oglądamy. Dodatkowo uregulowano stan prawny i otrzymano nieodpłatnie od kopalni na rzecz gminy obiekty drogowe takie jak Nieświastów Kazimierz Biurowiec, drogę w miejscowości Stefanowo i w miejscowości Skiby. Wartość wszystkich przejętych nieruchomości wraz z nakładami rzeczowymi wynosi ponad 8 863 000 zł.